czy wszyscy jesteśmy ofiarami. Jesteś w sądzie, gdziekolwiek jesteś, jak patrzysz na tych biednych ludzi, pana sędziego, dziś ja patrzyłem, pani policjant, to oni wszyscy są, to wszyscy jesteśmy ofiarami posoborowia i posoborowego zwiedzenia, zamiany wiary katolickiej na nową wiarę, najważniejsze zamiany kultu katolickiego, który jest nośnikiem wiary, właśnie przemianą kościołów z domów, gdzie z miejsc, kościołów, świątyń, gdzie składa się najświętszą ofiarę, na miejsca, gdzie sprawuje się tą ucztyjkę. Trzeba nam uczynić wszystko, co możemy dla dobra swojej duszy i dla dusz naszych bliźnich, żeby naszą modlitwą, a jest wielki post, więc i pokutą, postem, ale może przyjść też i ofiarą, przyczynić się do odzyskania, przynajmniej zmagania o przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w życie rzymskim tu do naszego Kościoła. Ma to znaczenie dla każdej duszy i wszystkich dusz w naszym mieście Poznaniu, na osiedlu, gdzie jesteś, w całym naszym państwie i w całym świecie. Bogu niech będą dzięki, że stoimy przy mszy świętej w rycie rzymskim i możemy przez słuchanie nabożne mszy dla wiernych, dla kapłana, składanie, przychodzić z pomocą swojej duszy i naszym bliźnim. Niech Pan Bóg czcigodnym, wiernym błogosławi w jednoczeniu swojego życia z ofiarą Jezusa Chrystusa. Jak się tak robi, to im większe cierpienie, tym bardziej nas cieszy, im bardziej nas coś boli, to następuje jakiś taki paradoks w katolickim sercu możliwym, że ból nie przeczy szczęściu. Może nas boleć, możemy płakać z bólu, a jesteśmy szczęśliwi, dlatego że możemy nasze życie ofiarowywać za zbawienie swojej biednej duszy i do pomożenia zbawienia dusz bliźnich. Ja dzisiaj taki dzień mam, bo tam pan sędzia zapowiedział wyrok, który już pewnie ma napisany, więc mnie to tym bardziej cieszy, że jest coraz więcej do ofiarowania, a się czuje swoją niegodność i grzeszność, ale i wie o niej, a Pan Jezus jakoś się nie zraża i łaskę daje, żeby każdy z nas swoje życie, swoje cierpienia, ofiary swojego życia jednoczył z jedyną zbawczą ofiarą Jezusa Chrystusa. Wtedy jakoś z nadzieją patrzmy na przyszłość, że niebo do nas będzie należeć. Inaczej jest niebezpieczeństwo potępienia duszy w piekle. Jeżeli na ofiarę Jezusa Chrystusa nie zważymy, na kapłaństwo nie zważymy, które jest dla składania najświętszej ofiary, żeby ją składać, kapłani uposażeni są także w to, że mają obowiązek zbawienie nie tylko sprawować, ale je głosić, mówić. Niech Pan Bóg czcigodnym, wiernym błogosławi. Jeszcze dodam taką uwagę, jakbym powiedział, chodzi o sposób słuchania, chcę zobrazować. Powiem najprościej. Ksiądz wygląda jak głupek, jak półgłówek. To nie mogę ci powiedzieć, że powiedziałeś mi, że jestem półgłówkiem i głupkiem. Tylko, że co najwyżej tak wyglądam albo tak się zachowuję. Zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś by nam powiedział, jesteś piękny jak róża, to wtedy nie wiem, czy powiemy, że jestem róża, czy jak piękna jak róża, ale nie mamy z tym trudności. Natomiast jeżeli ktoś kieruje pejoratywne, negatywne słowa, to od razu zmienimy znaczenie słów. Ktoś użył porównania. Zachowujesz się jak głupek. Wyglądasz jak głupek, a my powiemy, on powiedział mi, że jestem głupi. To jest nieuprawnione. Jak ktoś to robi nieświadomie, no to robi nieświadomie, powinien świadomość mieć. Dzisiaj takie zabiegi cały czas robiła pani policjant Lucyna, więc być może coś z tych rzeczy, które mówiłem, że to jest jak,
rzeczywiście w stosunku do niej stosują się, że jak ktoś kradnie, to jest złodziej. Ktoś oszukuje, to jest kłamca. Niejako przypadłość staje się częścią naszej istoty. Jest wielki post, z grzechem zrywać. Za swoje grzechy pokutować naszych bliźnich. Daj nam Boże, daj wam Boże. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Panie Bogiem, Panie Bogiem, Panie Bogiem.